587 roku przed naszą erą Jerozolima została zaatakowana przez Imperium Babilońskie, a rok później miasto i świątynia zostały splądrowane i spalone. Tysiące Izraelitów uprowadzono i przesiedlono na tereny starożytnego Babilonu. Stali się wygnańcami. Zaczęli być mniejszością otoczoną przez nową kulturę z nowymi bogami. Niektórzy Izraelici postanowili stawiać opór, wszczynając bunty lub wycofując się. Inni się poddawali, przyjmując babiloński styl życia i akceptując te nowe bóstwa jako własne. Wydawałoby się, że mieli tylko te dwie opcje, ale prorok Jeremiasz powiedział im, by robili coś zupełnie innego, by osiedlali się, budowali domy, sadzili ogrody, zakładali rodziny i, co zaskakujące, starali się o pomyślność Babilonu i modlili się za niego do Boga. To jakby opcja trzecia. Tak, to ani kompromis, ani bunt. Jak to wygląda w praktyce? W Biblii jest cała księga, która odpowiada na to pytanie. To historia Daniela. Daniel był jednym z Izraelitów uprowadzonych do Babilonu. A ponieważ miał królewskie pochodzenie i wykształcenie, wraz z kilkoma przyjaciółmi został zwerbowany do pracy na babilońskim dworze. Praca dla wroga? To by był kompromis. Chociaż mogliby zdobyć zaufanie króla i załatwić go od środka. Tego można by się spodziewać, ale oni idą raczej za radą Jeremiasza i wybierają trzecią opcję. Służą królowi Babilonu, przyjmują babilońskie imiona, a nawet styl ubioru. Więc robią to, co dobre dla Babilonu. Ale czy w ten sposób nie rezygnują z własnego dziedzictwa? Mogłoby się tak wydawać, ale tak nie jest. Czytając dalej, widzimy, że historia skupia się na sytuacjach, w których stawiają granice, wybierają wierność swojemu Bogu i opierają się wpływom Babilonu. Jakiś przykład? Choćby, kiedy dostają rozkaz pokłonienia się posągowi i oddania czci królowi, jakby to on był Bogiem. A, do tego się nie posuną. Tu widać, wobec kogo są naprawdę lojalni, więc krytykują bałwochwalczą władzę Babilonu, jego arogancję i niesprawiedliwość, ale robią to bez przemocy, poświęcając własne życie. A Bóg wybawia i wywyższa Daniela i jego przyjaciół za ich wierność. Czyli oni służyli Babilonowi i troszczyli się o jego pomyślność, ale zawsze byli lojalni wobec Boga? Tak. I to właśnie miał na myśli Jeremiasz. Droga wygnańca to połączenie lojalności i dywersji. Okej, więc teraz są na wygnaniu. Ale czy Daniel i jego przyjaciele nie chcą wrócić do domu? Chcą. Daniel nawet wierzył, że Bóg pośle władcę, który pokona Babilon i stworzy prawdziwe królestwo pokoju. Czy Daniel wiedział, kiedy ten władca przyjdzie? Najpierw myślał, że jeszcze za jego życia, ale później miał sen, w którym odkrył, że po Babilonie nadejdzie następne opresyjne imperium, a potem kolejne i kolejne. Więc Babilon upadł i Izraelici mogli wrócić do domu, ale ciągle byli pod władzą następców Babilonu. I dlatego zachowali sposób myślenia wygnańców, czekając, aż nadejdzie ich prawdziwy dom. Nadal praktykowali to połączenie lojalności i dywersji względem kolejnych wersji Babilonu, które się pojawiały. I tak dochodzimy do czasów Jezusa. Wtedy takim imperium był Rzym, w którym rządził Cezar. Niektórzy Izraelici stawiali opór, podczas gdy inni się poddawali, przyjmując rzymską kulturę i bogów. Ale zobacz, jak Jezus kontynuuje tę dywersyjną lojalność Daniela. Powiedział na przykład, wolno płacić podatki Cezarowi, oddajcie mu jego monety. Ale zaraz dodał, tylko nie mylcie Cezara z Bogiem. To Bóg zasługuje na całe wasze życie i posłuszeństwo. Więc droga Jezusa też jest połączeniem lojalności i dywersji. Tak, Jezus uczył, żeby kochać, a nawet błogosławić wrogów, ale został też aresztowany za wypowiadanie się przeciwko zdeprawowanym przywódcom Jerozolimy i Rzymu. Krytykował ich uwielbienie władzy i zapłacił za to życiem. Ale Bóg go wybawił i wywyższył, wzbudzając go z martwych jako prawdziwego króla narodów. Króla, którego wyczekiwał Daniel. Tak. I Jezus obiecał, że pewnego dnia Jego Królestwo zwycięży. A do tego czasu Jego naśladowcy żyją na pewnego rodzaju wygnaniu. Dlatego apostoł Piotr nazywa naśladowców Jezusa obcymi i wygnańcami. Mówi im, by uznawali władzę miejsca, w którym akurat mieszkają, by szanowali i kochali wszystkich ludzi, ale jednocześnie przypomina im, że to nie jest ich prawdziwy dom, że wciąż mieszkają w Babilonie. No ale oni nie mieszkają w Babilonie. Babilon już nie istnieje. Czyżby? W Biblii Babilon stał się symbolem opisującym każdą ludzką instytucję, wymagającą posłuszeństwa względem swoich bałwochwalczych redefinicji dobra i zła. Czyli wszyscy żyjemy i pracujemy w Babilonie. Ale w jaki sposób mam dbać o pomyślność Babilonu, będąc lojalnym wobec kogoś większego? Naśladowcy Jezusa są powołani do życia w tym właśnie napięciu, pomiędzy lojalnością a dywersją. Na tym polega droga wygnańca.